Banana Festyn zrodził się rok temu, kiedy pojechałyśmy z Magdą, która gdzieś tutaj też krąży i jest współorganizatorką tej imprezy. Pojechałyśmy na właśnie taką potańcówkę. Tam grała kapela Niewińskich i było to takie fajne, tak nam się spodobało, że stwierdziliśmy, że musimy sprowadzić kapelę do nas na Ojcowską. Bo Ojcowska, jak sami widzicie, ma swój klimat. Jest ulicą taką zupełnie nietypową, jakby czas się zatrzymał, ulica jest brukowana i tak po prostu wyobraźnia nam zadziałała, że po prostu mogą być super, że przyjadą, potańczą, nauczą nas tańczyć i będzie wesoło. Nadarzyła się taka okazja, że Instytut Kultury Miejskiej organizował otwarty IKM na Siedlcach, którego zadaniem było zintegrowanie mieszkańców Siedlec. To stwierdziliśmy, że to jest super idea. Zaprosiłyśmy mieszkańców Ojcowskiej, zaprosiłyśmy w imieniu Ojcowskiej mieszkańców całych Siedlec do nas na ulicę, po to, żeby wspólnie potańczyć, pośpiewać. I myślę, że będzie fajnie. Origami zajmuję się już od właściwie małego dziecka. Lubię pracować z dziećmi, czasem się nimi opiekuję, więc mam dobry w miarę kontakt z dziećmi. Już kiedyś warsztaty origami robiłam i stwierdziłam, że będzie fajnie, że spróbuję i zobaczymy, jak wyjdzie. Jestem bardzo zadowolona, jest naprawdę sporo chętnych dzieci. Jest możliwość zrobienia origami, także jest możliwość tańczenia i bardzo mi się podoba. Są moi znajomi, razem z nimi na przykład robiłam origami, teraz ścigamy się, który samolot wygrywa. Przyjechaliśmy zagrać tutaj po tańcówkę jako kapela Niewińskich. Bardzo mi się podoba cała myśl i idea tutaj takiego spotkania lokalnego, spotkania sąsiadów. Widzę, że to wszystko jest tak bardzo oddolnie tutaj zorganizowane. Każdy wnosi jakąś na przykład ciasto albo lemoniadę robi i jakiś fragment buduje tego spotkania. My chcemy troszkę pograć i taką muzykę właśnie graną na żywo, do tańca. Także myślę, że to też będzie fajne podsumowanie tego spotkania.